No i witajcie, czwartkowy poranek, 8:25. My się pomału zbieramy. To była nasza miejscówka, w której spędziliśmy nockę. Nie było źle, bo nawet chyba wygodniej na tych ławkach w Orlando. No, plecaczki sobie daliśmy tu pod nogę. Siedziska są dosyć ten. Poza tym zrobiliśmy kupę rzeczy w nocy, słuchajcie. Zabukowaliśmy hotele już w 3 miejscach. Zabukowaliśmy transporty. Pościągałem aplikacje, jeżeli chodzi o metra, o transporty tutaj wewnętrzne. Co jeszcze? A, wypuściłem dla was filmik z Daytona Beach. Co jeszcze zrobiliśmy? Beata zrobiła posta na Instagramie. No, także zęby umyte, słuchajcie, wysikane, lekko tam umyta buzia, no bo więcej to się nie da. I dymamy na metro. Dymamy na metro. Metro odchodzi tutaj, są dwie linie, niebieska i żółta. Obojętnie, którą pojedziemy, musimy dojechać do czerwonej i czerwoną dojeżdżamy już tak mniej więcej 200 metrów od naszego hotelu. I co? Nie wiem, może nam się uda zostawić tam toboły i będziemy ruszać w miasto, słuchajcie. Już widać... widać tam już Kapitol. Tak mi się wydaje, że to Kapitol. Kopuła z taką małą iglicą. Chyba Kapitol. Tak patrzyłem na mapę Waszyngtonu. Fajnie jest, bo po prostu wszystko jest jakby, wszystkie miejsca są skupione. Także można dojechać tylko do centrum i stamtąd już można zajwaniać, zwiedzać. Nie trzeba jeździć już metrem ani żadnymi środkami transportu. Mamy 2 dni. Dzisiaj cały dzień i jutro na zwiedzanie Waszyngtonu. I w sobotę ruszamy, słuchajcie, dalej. Dobra, ruszamy się. Dobra. Teraz będziemy się, słuchajcie, uczyć metra znowu. Tak. My jesteśmy. Ronald Reagan. I mamy jechać tak, albo żółtą tutaj i czerwoną do Van Ness UDC. To jest nasza trasa. The Gallery Place, Chinatown, żółtą najlepiej. Albo też możemy niebieską jechać tutaj. Chociaż mi pokazało, żeby żółtą jechać. Bo niebieską musiałbyś jechać tutaj. Albo tu. Nie, no tutaj nie ma punktu. Faragut niby jest. No to dobra. Jedziemy żółtą do Gallery Place Chinatown i czerwoną do Van Ness. Czyli żółta w kierunku Greenbelt. Tu jest Greenbelt, tak, via Washington. O, tu są te. Można w budce kupić. Dobra, już wszystko chyba wiemy. Szukamy sobie stacji, do której jedziemy. Nasza stacja docelowa to jest Van Ness UDC. Tak, czerwona linia. W szczycie 3,75, poza szczytem 3,10. I prawdopodobnie teraz mamy... Pik jest do 9:30. No to niestety jesteśmy w piku. Czyli 3,75 od łebka. Dobra. Strzygał resztę. Mamy kartę. Ok. No jedną chciałaś. Uwaga. Tak to się robi w Chicago. Sorry, w Waszyngtonie. Torchmark, tak. Tutaj. Gdzie?
Gdzie? Nie działa, nie chcą puścić. Misiu. Udało się. Następne miasto. Z metrem już wszystko wiemy. My jedziemy w kierunku Greenbelt. O, tu mamy od razu. Widzimy lotnisko. A tu jest Beata. Podróżnik z Polski. Znana instagramerka. Instagramerka, influencerka. Yellow Line nasza. Teraz zobaczymy, czy dobrze pojechaliśmy. Bardzo dobrze. To Crystal City, następny przystanek. Bardzo dobrze. Potem Pentagon. O! Pentagon City, Pentagon. Pentagon też trzeba będzie zobaczyć. Nie? Chyba. Albo będzie widać jeszcze z daleka. I Gallery Place, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć przystanków. Jesteśmy już w Chinatown i teraz szukamy czerwonej lidy Shady Grove. Jest. Czerwona linia Shady Grove. Jedziemy. Ale wszystkie stacje metra tu wyglądają tak samo. Takie po prostu betonowe płyty. Tu okrągłe. Trains to Shady. Toż chyba jest ten. Chyba stoi, mi się wydaje. Shady Grove, zdążymy? Dupa. Tak to jest, jak człowiek się nie zna. Z tego, co sprawdzałem, ta czerwona linia, którą teraz jedziemy, to jest taka najbardziej chyba najczęściej używana. Jeździ w ogóle najczęściej, co chyba co 6 minut. Tyle, więcej grzechów nie pamiętam, że jeździ co 6 minut. I nią zajedziemy w nasze miejsce docelowe. Allow customers to exit.
Dobra, dojechaliśmy. To będzie nasza stacja. Vannes UDC. Ale powiem wam szczerze, że jestem mile zaskoczony metrem, bo tak sobie wyobrażałem te amerykańskie metra, takie usypione, stare, ten. A tu bardzo nowe wagoniki, czyste. Stacje tak samo, pomimo tego, że wyglądają po prostu tak samo wszystkie, jak bunkry. To wszystko okej. Okay. To chyba w Nowym Jorku to metro jest takie... jest stare i tam, no, chyba się przekonamy. Wszystko na to wskazuje, że się przekonamy. Już pani przy wyjściu stała, dała nam karteczkę. Już widzę, że pojutrze będzie jakiś remont. Nie będzie można stąd dojechać czerwoną linią dalej, ale będą jakieś darmowe busiki. Jakoś tam dojedziemy chyba, słuchajcie. Jesteśmy na Connecticut Avenue. I idziemy prosto w kierunku naszego hotelu, daleko nie mamy, także można powiedzieć, że to jest nasza dzielnia w Washington DC. O, likiery są, gorzała, sandwich shop, ale już głodny jestem. No. Pancake'i, co albo nam tu jakieś hasła polityczne albo polityczno-społeczne. How bad is it? Rick for dictator.com. Nie wiemy, o co chodzi. Nie wiemy, o co chodzi. Mamy po drodze Wietnamczyka, tak z ciekawości zobaczymy, jakie są ceny. Pol Noodle Soup, regular 12, duża 14. A, czyli to jest czy chińszczyzna, czy meksykańskie, czy ten takie podobne ceny. Tak. O, jest siłka. Skoczyć na siłę. Nie będzie. Mamy napięty. Nie mamy będzie napięty. Czasu, jesteśmy, Misiu, na tak, wakacjach. Czyli... mamy napięty harmonogram. Bata cały czas twierdzi, że Ameryka to są nasze wakacje. Ta podróż to jest podróż, a Ameryka to jest wakacje. Są. Także są wakacje, także trzeba szybko, szybko. Oczywiście jak najbardziej budżetowo. Days in. O, to nasz hotel, słuchaj. Days in. No. O, daleko nie mamy. No, ja mówiłem, koło tam 200 metrów od metra. Ciekawe jeszcze, można by było te metrobusy gdzieś tam strzaić, jak to jeździ. Bo to tak samo działa jak metro chyba. I te same karty. Ale dobra, będziemy się tam w niedzielę martwić, jak to nam zamkną tą stację. Mamy dużo czasu, żeby no. O, mamy Burger Kinga, widzę. Tu taki market. Pewnie jakieś żarcie, takie można śniadanko coś zjeść. Raz je zjemy. Dobra, idziemy do Days Inn. IHOP. Ale nie wiadomo, czy to tutaj jest. IHOP może być na Florydzie. Powiem szczerze, że bardzo fajne wrażenie robi ten Waszyngton. Czyściutko, ładne wszystkie budynki. A to jest dry clean. A gdzie jest wejście do hotelu? Tutaj musimy wejść do hotelu. Jesteśmy, słuchajcie, w prawdziwym amerykańskim Burger Kingu. Zamówiliśmy sobie śniadanko obowiązującym językiem jest hiszpański. A,
mamy rekina, mamy supermana. Mów po hiszpańsku, jak chcesz. No, a co się uda? Chcemy szukać. Jeszcze poczekamy. Zamówiliśmy, a zaraz sobie zobaczycie, co zamówiliśmy. Oprócz kawki oczywiście. No, zamówiliśmy coś takiego jak Ultimate Plate. Taki zestaw śniadaniowy z pancake'ami. Słuchajcie. O. Sorry, jedną ręką nie mogę otworzyć. O, nie, otwieram. Dobra, uwaga. Tak to wygląda. Jakieś jajeczko, boczek, trzy pancake'i. Do tego pewnie jakieś serowe albo ziemniaczane, jakieś. Nie wiem co to jest. Takie. Nie wiem co to jest. Do tego kupę syropów. Ale nie wiem po co. Nie wiem czemu, bo w tym zestawie jest po małej kawie. A dodatkowo jeszcze dostaliśmy, słuchajcie, kawę i soczek. No nie wiem o co chodzi. Ale dobra. Nieważne, zaraz sprawdzimy co tam. Co Beata, niech się wypowie o wspaniałym amerykańskim jedzeniu. No ale chyba się tym najemy. Same węgle, słuchajcie. Same węgle i tłuszcz. To co w Ameryce jest najlepsze. Ła, patrzcie na to. Syrop klonowy? No. Miód z kaszanką. A tu jeszcze jest... Ła, San Glau European Style Butter Blend. Weź otwórz to, zobaczymy co to jest. Co to jest? To jest jakiś sosik? Chyba, to jest masło, myślę, nie? Tak, ale blend. Czyli margaryna może. Jest. Ale do czego to? Nie wiem. Dobra, słuchajcie. To my zabieramy się za to pyszne jedzonko. Smacznego. Burger King. Washington DC, United States of America. Dobra, pojedzone. Także w Waszyngtonie. Witaj. Bój się. Nadchodzimy. Najgorzej, że kurczę, no check-in dopiero z 15, także udało nam się tylko zestawić duże plecary. Z małymi chodzimy. No i najgorsze to kurde, a mogliśmy sobie zmienić buty w sumie. A, bo jesteśmy, słuchajcie, w grubych butach, dużych, pełnych butach, a tu się dzisiaj zapowiada w Washington DC 35 stopni, słuchajcie. Ja się śmiałem, że tu na pewno będzie lepsza pogoda niż na Florydzie, ponieważ na Florydzie jest bliżej tropików i jest taka pora deszczowa. A tutaj jest, tutaj nie ma pory deszczowej, tu jest po prostu lato. Także idziemy teraz, słuchajcie, z powrotem do czerwonej linii metra i jedziemy do centrum. Ale jedziemy do centrum? Jedziemy do tego parku później? A centrum jutro? Nie, do centrum. Nie, co? Parki. Jakie parki? Teraz to jest przed nami Biały Dom. Ale nie mamy Kongres. To nic. No i jak pójdziesz ubrany? Ja napisałem na WhatsAppa do Joe'ego, ale niestety chyba dzisiaj nie ma czasu dla nas. Nie widział naszego ID. Mówi, że jak będziemy koło Białego Domu, żeby tam pomachać, jak coś to wyjdzie do nas, ale mówi, ma dzisiaj kurde delegację z kilku krajów i jest zebranie zarobiony. i sztabu jakiegoś tam swojego, także jest zarobiony kupina. Także trudno, zobaczymy tylko z daleka. Mm.
wyszliśmy już na powierzchnię. Idziemy w kierunku Białego Domu, który gdzieś jest w tamtym kierunku. No i dupa, słuchajcie. Wcześniej myśleliśmy o namiocie i co? I by nas zgarnęli. Chyba się powtórzę, ale naprawdę. Waszyngton robi naprawdę bardzo dobre wrażenie. Tak, zobaczymy pierwszy jakiś pomnik. Jak na Florydzie były pomniki upamiętniające konfederatów, to tu pewnie w drugą stronę. To jest plac Farraguta. Pewnie jakiś dwódca. Myślę, że tu chodzą trochę po tym, po latynowsku, ponieważ raczej nikt nie zwraca uwagi na czerwone światło i przechodzą, także my się łatwo dostosowujemy. Nawet policja stoi sobie tutaj. Już zaraz za tym skrzyżowaniem zaczyna się cały teren chyba Białego Domu. Pewnie z parkiem. A już jesteśmy, słuchajcie, w parku Lafayette. A tam na końcu tego parku jest ulica, z której już tam, o, są już ludzie, protestują, są napisy, z której widać już Biały Dom. No i słuchajcie, reporter Jack Thomas przed Białym Domem. Tak, telewizja TV, mniejsza z tym. Akurat, słuchajcie, jest manifestacja, która domaga się pomocy Kubie. A z drugiej strony podejdziemy, a tu, słuchajcie, przed nami Biały Dom, centrum wszechświata. Chat. ¡Libertad para Cuba! ¡Libertad! ¡Libertad para Cuba! ¡Libertad! ¡Libertad para Cuba! ¡Libertad! 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 Okay, we're ready. No, także, no. Nie mamy czasu, no sorry, jestem tu. Chcemy zwiedzić wszystko, także no, kawa poczeka u Joe'ego. Do końca kadencji jeszcze tam trochę zostało, także myślę, że zdążymy. Także. Ale macie pozdrowienia. Słyszeliście. Nie wiem, co oni chcą od tego Joe'ego. Porządny chłop. Tu na prawo od Białego Domu jest dom gości prezydenckich. Tak przynajmniej mapka mi mówi. I teraz sobie, no, jak za tym domem gościnnym sobie pójdziemy w tamtą mańkę, to pójdziemy w kierunku pomnika Lincolna. Także udajemy się w tamtą stronę. A tutaj zobaczcie, cały ten skwer, cała ta ulica jest zamknięta. To trzeba to obejść.
Jak chcecie tropików i temperatury, to przyjeżdżajcie do Waszyngtonu, a nie na Florydę. Tu widzimy troszeczkę z zakrzaczorów pomnik pierwszej dywizji. No, ale niestety tu nie można przejść, to wszystko jest pozamykane. To jest Uniwersytet Waszyngtona, tak? Powiem Wam, że pierwszy raz od miesiąca używam ręczniczka. Ale daje. Ale zobaczcie, co tam jest. Widać? Za mną. Powiem Wam, że to robi wrażenie. To jest job twoju mać. To jest monument, Washington Monument. Taki chyba obelisk, nie wiem, czy to się po polsku jak nazywa, obelisk Waszyngtona. No jest wielki. Teraz znalazłem, że ten olbrzymi budynek to jest Ministerstwo Handlu. Dobra, a my idziemy pod obelisk. No, tam był pomnik poświęcony pierwszej dywizji, a tutaj jest pomnik poświęcony drugiej dywizji. Jak spodziewałem się, że Biały Dom właśnie jest, on jest, że jest nie za duży, kompaktowy, na to byłem nastawiony, to powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że ten Washington Monument jest taki wielki. Ja pierdzielę. Nie wiem, czy widać w kamerze teraz ludzik tam na dole pod flagami, ale jest olbrzymi. Muszę sprawdzić, ile to ma metrów. No właśnie się dokształciliśmy, słuchajcie. Tak jak mówiłem, to jest obelisk zbudowany na pamiątkę prezydentury George'a Waszyngtona w 1848 roku. Słuchajcie, ma 169 metrów z groszami. Bydle. Ice cold drink, guys. Gość robi teraz interes. Zimne. Co bierzemy? $1 ice cold, jakiś taki zamrożony. Dobra, weźmiemy ice cold zamrożonego. You ain't got no bag. $1 ice cream, guys. Yeah. So please. What did you like? Big. I want a blue. You want blue? What's the taste? This frozen ice and that's chocolate. Okay. Okay. Two different for us? You want one of each? Yeah. What color? Yeah. What color? Maybe red. Red for me. Yeah. You want to eat, right? No. This is like a coke. Brown? Yeah. That's not brown, it's purple. Purple? Okay. Thank you. You're welcome. Hey, you guys, I have ice cream and popsicles. Co to jest? This is a gigantic mix. Zamrożona woda z czymś. Zamrożona woda z czymś. Za dolara, ale zimne, słuchajcie. Dobra. Jest jakie to zimne. Żegnamy się z monumentem. Idziemy dalej.